No, to nie będzie zwykły mecz. Na to spotkanie, na spotkanie tej dyscypliny czekaliśmy 11 miesięcy. Oj, dupa długa. 11 miesięcy nie było futsalu kobiet. To będzie mecz zespołu... No, 2 miesiące temu nazywali się SGH, ale teraz nazywają się SGGW. Okazało się, że można tak się nazywać, więc sobie grają, tak. Tak, była to reprezentacja jednej uczelni, ale po awansie do Ligi Wyższej okazało się, że jednak wolą grać jako inna uczelnia. I podobno wszystko jest dobrze. A drużyna gości to nie byle jaka, bo to gwiazda. Gwiazda Toruń. Gwiazda Toruń. No dobra, no to oficjalnie zaczynamy zimę na kartofiskach. No. Przygotował pan się na zimę? Tak. Obiecująco. Tak. Jak wszystkie moje randki. No, bardzo dobry początek sezonu. Padły mi baterie łzy 3. Okazało się, że nic nie jest naładowane. Bramka też padła. Jest 1-0 dla niebieskich, czyli dla gospodyń. Czyli w lato chodzimy na mecze i nie widzimy nic. I zimą chodzimy na mecze i też zaczynamy nic nie widzieć. Czyli jest chujowo, ale stabilnie. Aj. Ja ostatnio wyczytałem, żeby odpowiednio przygotować się do zimy. Pachowczy. Czytałem poradnik, tam pierwszym punktem było, że trzeba przeczyścić komin. No i powstaje pytanie, czy pan Adrian przeczyścił swój komin? Tak. Z takimi ładnymi kominkami. Ale co, kominiarz panu przeczyścił? Tak, sprawdził, czy wieje. Kominiarz przyszedł i sprawdził, czy jest wentylacja dobra w kominie. Dobra. Klasa. Prima sort wentylacja. Dobra. A zakisił pan chociaż coś na zimę? Ni chuja. O kurwa. Tamta mnie nie lubi, do takiej drugiej nie mam pojary. A taka trzecia to ja już mnie przestała kręcić. Chociaż tyłek ma. El Capitano. No i do przerwy jest 3-1, tak? No tak. No. O kurwa! Co? Z jajcem, patrz. O kurwa! No i zrobiło się, nie wiem jaki wynik jest. 4-3 dla gospody. Nie. Tak. Na pewno wynik jest 4-3, ale nie wiemy dla kogo. Pewne rozbieżności, kto prowadzi. To zapytaj tam, kto prowadzi. No kogo masz zapytać? No robimy sobie wstyd. Patrzymy, kto strzeli, to się wtedy zobaczy. O, karny. O, to będzie wiadomo zaraz. A, całą bramkę. No i zaraz będzie 4-4. Co? Jeszcze nie lepiej, tam? Podobno teraz dopiero jest 4-3. Jakiś tam burdel delikatny chyba mają na tej tablicy. Panie, weź pan kurwa na owcach, licz kurwa, a nie na elektryce. No do chuja. Moim zdaniem jest 4-4. Moim zdaniem to ja nawet nie wiem ile już jest. Ten futsal kobiet to chyba za szybka gra jednak dla nas. Nie wytrzymał i ekspert jednak poszedł wyjaśniać. Zaciągłem języka tak zwanego. Jest 4-3 dla rolników. Wrexham gra z kimś tam, ten barwiskie dwie ekipy. O! 5-3. Teraz tak. Teraz się zgadzamy? No tak. Jest 5-3 i... Z okazji tego gola wielkie wyznanie pana Adriana. Nie oglądam M jak miłość. Nie ma czegoś takiego jak dobra. Miłość. Co? Miłość nie istnieje. O! Jakiś tam pierdu kurwa, że Mariam wszedł do pokoju, w którym się bzyka jego adoptowana córka z jakimś gościem, który się okazał jego adoptowanym synem z pierwszego małżeństwa z Zenonem. Nie ogląda, ale streszenia chyba czyta. Jaka to czapeczkę wyspowczyk można założyć. To raczej nie. Ja był nie kobieta. Ona chyba 4 gole strzeliła, nie? Cztery to mało jak widać. Właśnie strzeliła 5. Więc ja strzeliła bramek i się miałem erekcji w tym miesiącu. Mamy dopiero 25 dzień miesiąca, więc i tak jest to wynik powyżej średniej krajowej, mi się wydaje. Brawo! Ja sobie chwalę. 4 sekundy do końca. Jeszcze może coś się wydarzy. Jeszcze może przynajmniej sprzeczysz. Jaki był wynik? Bez patrzenia na tablicę. 9-3. No i chyba rzeczywiście było 9-3, a ja przy okazji tego
meczu futsalu kobiet machnę gadkę sponsorską, że mecze futsalu kobiet polskiej ekstraklasy, wybrane mecze są dostępne w ofercie Forbetu, legalnego buchmachera, który całkowicie przypadkowo jest również sponsorem Kartoflisk. I przypominam, że jak ktoś rejestruje się na hasło Kartofliska, to zawsze ma podwojenie depozytu i dodatkowy bonus 50 zł. A przy okazji świadomość tego, że ten upadający, wydawałoby się, kanał tak do końca nie upadnie. Tyle.